Dzień dobry, kochani widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rap River. Tym razem jest to odcinek, na który wszyscy bardzo długo czekali. Wszyscy czekali na tę premierę, na ten preorder. No i w końcu przyleciał, jak zwykle spóźniony, bo już Core Quality zaczęło nas powoli do tego przyzwyczajać, ale nic się nie stało. W końcu jest, jak widzicie, jest to Que Bonafide Romantic Psycho. Płyta z wierzchu prezentuje się raczej tak, jak się wszyscy tego spodziewaliśmy. Już było to widoczne. Z tyłu mamy tracklistę, na której znajduje się bardzo dużo utworów, bardzo dużo tajemniczych fitów. No i oprócz tego tak naprawdę nic specjalnego tu więcej nie widać. W przesyłce była tylko jedna płyta, była to ta płyta. To jest dziwne, bo kosztowała ona 60 zł. Plus dostawa oczywiście. Więc spodziewałem się, że będą dwa CD-ki. Ale może wszystko się wyjaśni, gdy otworzymy płytę. Zapraszam do unboxingu. Ok, jak widzicie, płyta jest już odfoliowana, więc możemy przejść do otwarcia jej. I co widzimy w środku? No, szczerze mówiąc, praktycznie nic. Nie ma nawet książeczki. Tutaj okładka lata sobie, mówiąc kolokwialnie. I mamy płytę, na której jest, brzydko mówiąc, nawalone napisami Romantic Psycho. Pod spodem nie ma żadnych tajemniczych znaków. No i pod płytą też nic nie ma. Więc jest to dosyć dziwne. Tak naprawdę w tej płycie niczego nie ma, oprócz samej płyty. A kosztowała ona tyle, co w miarę porządne preordery deluxe, bo całe 60 zł. Jedną też z takich zadkowych rzeczy jest to, że na przykład na mailu wszystkie osoby, a przynajmniej większość, które zamawiały właśnie preorder Romantic Psycho, miały dwa maile z trackingiem i były to inne trackingi. Więc można by się spodziewać, że będą dwie przesyłki. No ale jak widzicie, ja dostałem jedną i chyba większość osób, które zamówiło ten preorder, również dostało jedną. Także no nie wiem za bardzo, o co chodzi. Nie wiem, czy jest to specjalnie, czy jest to jakaś pomyłka. Może powinienem dostać też dwie płyty. No ale skupmy się na samej płycie. Jest to 61. wydanie spod szyldu Que Quality, o czym właśnie już tutaj mówi nam ten kod QQ061, o czym poinformowali nas widzowie, za co bardzo dziękujemy. Na trackliście znajduje się bardzo dużo utworów. Z takich ciekawszych fitów, których jeszcze nie słyszeliście, jeszcze nie słyszeliśmy w sumie wszyscy, no to na pewno będzie Kukon, Taco Hemingway na traku Kurde Nice i Złote Maliny. Jest Mata na traku Jeep, którego Mata jest producentem. I są jeszcze takie przypuszczenia, że ten track Jezus z Rio z Dwightem Eisenhowerem to jest z Krzychem. Ponoć ktoś tam wykminił, że to może być ksywka Krzycha. No więc kochani, co tu dużo mówić? Nie będę przedłużał. Tak prezentuje się płyta. Ja lecę ją odpalić, przesłuchać. Myślę, że jak jej przesłuchamy wszyscy razem, to wleci jakaś recenzja na kanał. Powiedzcie, czy chcielibyście coś takiego usłyszeć. Powiedzcie, co sądzicie o takim wydaniu, które łącznie kosztowało 75 zł. A widzimy tutaj tylko kawałek kartki. Ja może ją nawet wyjmę. To jest po prostu kartka. To nawet nie jest książeczka. To jest kartka i płyta. Żeby teraz nie było, że jestem jakimś cebulakiem i oczekuję nie wiadomo czego. No oczywiście nie mówię to pod tym względem. Jest to po prostu dla mnie zaskoczenie,
że taki preorder jednego z, jak nie najpopularniejszego rapera z polskiej sceny, preorder, który jest wersją deluxe, prezentuje się tak. Może w treści płyty będzie to wyjaśnione, może wkrótce wszystko się wyjaśni, a tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć, tutaj Adrian i ja chciałem wtrącić coś od siebie. Okazało się, że wręcz na pewno leci do nas druga płyta, ponieważ Rap Genius wrzucił zdjęcie, w którym napisał, że jedna druga planu została zrealizowana. Natomiast można było już to zobaczyć wczoraj po dwóch mailach wysyłkowych, które InPost pokazywał, a także po tym, przynajmniej ja na to zwróciłem uwagę, że Quebo zapowiedział już Szpaka na swoim Insta Stories. Na tej trackliście Szpaka nie widzimy. Wydaje mi się, że to było takie puszczenie oka w naszą stronę. Także spodziewajcie się drugiego odcinka dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego. Zachęcam was bardzo do pozostawienia lajka, subskrypcji i komentarza. No i to tyle. Napiszcie, co sądzicie o tym. Napiszcie, czy chcecie recenzję i co w ogóle o tym wszystkim myślicie. Siemanko.